Witam się z Wami w kolejnym moim daily vlogu. Jak się macie? Piszcie, przywitajcie się ze mną. Moje dzieciaki pojechały z tatą nad morze. Misiek się umówił właśnie ze swoim przyjacielem po fachu. I kochani, on też ma dzieci, więc wybrali się razem nad morze. A ja mówię, zostaję tutaj, będę miała ciszę, spokój, odpocznę sobie troszkę. Dzisiaj mam znowu nic nie robienie, to znaczy, wiecie, w nawiasach nic nie robienie, bo zawsze mam jakieś pranie do wywieszenia, ale malutka śpi i mam na to chwilę, żeby zająć się tylko sobą. Wiecie, kawki się napić, herbatki i troszeczkę się poopalać na słoneczku z 20 minut, z pół godzinki mi wystarczy. Także, no... Naprawdę się cieszę, że dzieciaki pojechały. One bardzo, bardzo lubią morze, a ja mam chwilę dla siebie. Także super sprawa. No nic, na razie zmykam i widzimy się później. Cześć, kochani, dzisiaj to w ogóle miało być 24 stopnie, miało być gorąco, ale jednocześnie miało być mało słońca, że miało być dużo chmur. A patrzcie, widzicie tu jakąś chmurkę? Wczoraj było dużo więcej chmur, a dzisiaj to ja nic nie widzę. Naprawdę, super. Nawet samoloty tak nie latają. Widzicie, jak mało jest samolotów, bo loty odwołują co chwilę, to po prostu nawet jest niebo bardziej czyste. Nie wiem, czy to się da uchwycić, ale wiecie, ile tutaj jest mew? Masę mew. Koło mojego domu. Zarąbiście. Jedna na kamerze siedzi, takiej monitoringu policyjnym, bo tutaj mamy taki monitoring też. My też mamy swoje kamery, ale jeszcze taki mamy główny monitoring. Tutaj się kamera obraca i patrzcie, mewa tam usiadła. Miała gdzie też usiąść. No, także super pogoda, naprawdę. No i papugi w tle mojego sąsiada. Także lubię śpiew ptaków i papugi, ale czasem to tak śpiewają głośno, że po prostu nieraz człowiek już chce iść spać, a tu tak pieją. Patrzcie, moi drodzy, jakie przepiękne muszelki dzieciaki nazbierały na plaży. Cudowne. Wiecie co? Tak pomyślałam, mam taki pomysł, że można zrobić z tego bardzo ładną szkatułkę. Potrzebujemy klej, jakieś pudełeczko i można takim klejem obkleić taką szkatułkę i naprawdę będzie się ładnie prezentowało na komódce. Albo jeszcze inne coś można zrobić. Co byście zrobiły z tego? Piszcie mi tutaj w komentarzach. Kochani, zerwałam moją sałatę z ogródka. No na pewno będzie bardzo smakowała. Się z Wami na drugi dzień.
Powiem Wam, że nie ma czym oddychać. Tak dzisiaj jest gorąco od samego rana. Od godziny już 6 rano już taka duchota. Okna pootwierane wszędzie, ale też tak, żeby nie było przeciągu, to ja zawsze po jednej stronie wszystkie okna otwieram, ale tylko po jednej stronie, tak żeby nie robić przeciągu. No bo wiecie, bardzo łatwo o chorobę później, żeby bolało gardło. Taka klima. Ja powiem Wam, że delikatną klimę zawsze włączamy w aucie. Ludzie robią błąd, że nie dopasowują klimy. Zawsze biorą na taki chłód, zamiast stopniowo po prostu zmniejszać tą klimę, to oni zwiększają na samym początku, a potem się dziwią, dlaczego mają bolące gardło. Słuchajcie, no dzieciaki są w szkole, Hania jeszcze nie poszła do przedszkola, Misiek w pracy. Wczoraj byli nad morzem, tak jak Wam mówiłam. Było super fajowo, jeszcze pojechali w jedno miejsce, gdzie chciałabym za tydzień jechać, bo Misiek mówi, że ma być coś około, a nawet ponad 40 stopni. Normalnie Meksyk. Meksyk. To ja mówię, bierzemy, nie wiem, wynajmujemy auto, no bo wiadomo, że taką liczbą dzieci to no, nie wsiądziemy wszyscy do auta, już jest, nie ma miejsca. Więc może wynajmie auto, zobaczymy po ile teraz jest wynajęcie auta i po prostu pojedziemy sobie. Chyba to będzie albo sobota, albo niedziela, nie jestem pewna. Któreś z tych dni ma być takie gorące, muszę aż zobaczyć, bo mówię, nie wierzę, że tyle stopni w Anglii. Kurde, to jest naprawdę nowość. Także pojedziemy, zabezpieczymy się jakimiś kapeluszami, jakimiś tam, wiecie, kremami, no bo wiadomo, na takie bardzo wyżerające słońce to trzeba mieć krem, jak będziecie cały dzień na plaży. On się tak trochę wczoraj spalił, bo się też nie posmarował. Ja mówię, ty durniu jeden, za przeproszeniem, przecież na te pierwsze dni to trzeba się kremem posmarować. No, ale on się zapomniał, no i tyle. Dobrze, że dzieci wysmarowałam, dzieci nie zapomniał wysmarować. Także co kilka godzin tam ich smarował. No, a ja wczoraj się trochę poopalałam. Ugotowałam zupkę, ugotowałam drugie danie. No, przyjechali głodni, nawet nie głodni, bardziej zmęczeni, no bo wiadomo ten upał. Misiek tam sobie pogadał z przyjacielem. Jak to mówią, wiecie, fajnie, że ma się kogoś, z kim można porozmawiać na przeróżne tematy, które Was interesują, jakieś podobne tematy. Ludzie tak się właśnie dobierają, że lubią coś podobnego do siebie, tak? I to jest fajne, że mogą na fajne, super tematy sobie porozmawiać, że się nie męczą we swoim towarzystwie, wiecie o co chodzi. No i on też był z żoną, z córeczką. I teraz drugie dziecko też w drodze, także fajnie. Z jednej strony żałowałam, że nie pojechałam, ale z drugiej strony naprawdę, kochani, tak odpoczęłam. Czekajcie chwileczkę. Z drugiej strony powiem Wam, że też nie żałuję, bo naprawdę bardzo, bardzo odpoczęłam. Taka cisza, tyle godzin nie było dzieci. Trochę mi się za nimi tęskniło, ale z drugiej strony no, czasem potrzeba takiego resetu, takiej ciszy. Malutka sobie trochę też pospała. No. A ja sobie pobyłam na słoneczku i się trochę opaliłam, chociaż pewnie tutaj nie widać w tym świetle. Wczoraj to byłam brązowa, wyobraźcie sobie. Dzisiaj mam takie wdzianko, które kupiłam kiedyś, jak na Teneryfę leciałam i do Grecji. To po prostu sobie lubię kupować takie kombinezony przeróżne. Jeszcze Wam nie przymierzałam tego kombinezonu, co kupiłam w Matalanie. Obiecałam, że przymierzę. Gdzieś wtrążoliłam i nie wiem gdzie. Znowu muszę renament ciuchów zrobić, bo u mnie to jest dosłownie z tygodnia na tydzień te ciuchy, wiecie, trzeba segregować po prostu. No, no i co chciałam powiedzieć? Mówię, nie będę oglądała żadnych wiadomości durnych ani nic, ale Misiek już mi wczoraj mówi, no, następna fala będzie. Ja mówię, a to już wiem, że w Polsce już się szykuje następna dawka szczepionek, teraz obowiązkowych, tak, że od 60 roku życia, że będą już obowiązkowe, no, że już straszy Pan Niedzielski, od września będą znowu zachorowania. No to było do przewidzenia, mnie to już nic chyba nie zdziwi. U nas natomiast to się zmieniło, no to z rządu odszedł Pan Borysek, też mnie to nie dziwi.
musi już następny przyjść, wiecie, bo troszeczkę się ostatnio skompromitował, wiecie, że takie restrykcje były, a on sobie tam balował, co nie? Bez maseczki w ogóle. A inni się nie mogli z dziadkami, z rodzinami spotkać, więc pewnie sam by nie odszedł, bo to jest duża kasa, wiecie, ciągle być na fali. No, ale pewnie dostał odgórnie takie zarządzenie i odszedł. Przyjdzie ktoś inny. Co myślicie, że ktoś przyjdzie lepszy? Wszyscy do jednego, jak to mówią, koryta, no, robią wszystko, więc mam nadzieję, że ludzie w końcu otworzą oczy, zobaczą, co się dzieje na świecie, że to jest jedna wielka manipulacja. Nie mogę tak mówić na YouTubie. Nie chcę, że tam podżegam kogoś do tego, tylko po prostu myślę, że już co niektórzy oczy otworzyli, co się tak naprawdę dzieje, co tu się odpierdziela. Takie odwracanie, wiecie, uwagi, te wszystkie lockdowny, te wszystkie wojny, to wszystko, te wszystkie zarazy, to jest po prostu odwracanie uwagi od tego, co się dzieje, od tego całego bankructwa na całym świecie, od tych stóp procentowych, żeby ludzie nie żyli i się nie wkurzali tym, to po prostu, wiecie, co chwilę jakieś tam taka, jakby to powiedzieć, rozbieganie myśli nie w tym kierunku, co trzeba, tylko po prostu, żeby człowiek był taki zdezorientowany. No, a tutaj chodzi o to, że po prostu, no, chcą rozwalić Unię Europejską, to jest tak widoczne już. Za chwilę Europa po prostu przestanie istnieć, sami widzicie, co się dzieje. Są kraje, które już zmądrzały, ale są też kraje, które jeszcze tego nie zrobiły. Dalej brną, bo myślą, że coś ugrają i tak dalej. Te wszystkie gazy, nie gazy, obudzą się z palcem w nocniku, taka jest prawda. Tak mówią, że Rosja nie wygra. Na razie to Rosja się wzmacnia coraz bardziej, Chiny i tak dalej na tym wszystkim dobrze, wiecie, zarabiają. Także nie wiem, czy w końcu się ludzie obudzą, czy nie. Ale myślę, że nie wszyscy się obudzą, dlatego że ja widzę po przeróżnych tam, nieraz jak jakieś wywiady robią i na ulicach ludzi zaczepiają, nawet w Polsce, widzę, że ludzie jeszcze dalej śpią, niektórzy, dla nich nie ma drożyzny, mają super życie, na wszystko ich stać, kupują sobie co chcą i tak dalej. No spoko, jak dla kogoś, nie wiem, 30-40% podwyżki na wszystko jest okej, jak będzie 300%, też będzie okej. Nie wiem, czy oni są wynajmowani, żeby takie rzeczy mówili i im za to płacą, bo ja troszeczkę z innej strony widzę większość ludzi, że już naprawdę nie mają na życie, wszystko coraz droższe. Wiadomo, kto tam pracuje, jaką pracę ma, to wiadomo, że to jest zależne, tak? Od zarobków, od pracy. Ile wkładu jest twojego, wiadomo, jak się człowiek nie uczył, nie miał wykształcenia tego, tamtego, no to po prostu tych pieniędzy nie ma, ale wiecie co, ludzie, co pracowali, czy nawet ci emeryci po 30, po 40 lat pracowali i żeby mieli taką pensję głodową, to jest dla mnie po prostu, no wiecie, niepojęcie, do czego to doszło, żeby człowieka nie było stać na normalne życie, tylko na wegetację, żeby normalnie człowieka uczciwego, który odprowadza podatki, żeby nie było stać na to, żeby sobie pojechał dwa razy nawet do roku na jakieś wakacje, czy żeby sobie dobrze pojadł, czy żeby w ogóle, no wiecie, na wszystko starczało i jeszcze, żeby zostawało tych pieniędzy, tak? A tak to ludzie się pozbywają teraz oszczędności, te stopy procentowe coraz wyższe. Ci, co sobie wzięli, nie wiem, kredyt, pamiętacie, jak kiedyś sobie ludzie wzięli kredyty we frankach, jak zostali oszukani przez banki i potem sobie pluli w mordę, naprawdę, za przeproszeniem. I teraz to samo się dzieje, co wy myślicie, że nie jesteście oszukiwani przez banki?
nawet ci ludzie, co tam pracują w bankach, to oni też, wiadomo, mają na tym zarobek, żeby ludzi wpakować w kredyty i tak dalej. Jeszcze jak są jakieś tam w miarę dobre te kredyty, ale tak jak powiedzieli, te małe stopy, co miały zmienne stopy procentowe, to teraz sobie plują w twarz. Naprawdę coraz gorzej. I jeszcze sobie poczekajcie miesiąc, dwa, pół roku, rok, dwa. Naprawdę będzie tak, że ludzie nie będą mieli co do gara włożyć i będą tracić majątki, czego nikomu nie życzę, bo ludzie harowali całe życie, chcieli mieć swój dom. I jeszcze słyszałam, że rząd szykuje, planuje, żeby dać te socjalne, te komunalne mieszkania no, ludziom z Ukrainy. Ot tak, po prostu ja rozumiem, że trzeba pomagać i tak dalej, ale wyobraźcie sobie, no, że niektórzy Polacy, a większość, chyba 150 tysięcy? Jakoś tak, albo i więcej. 150 tysięcy ludzi czeka po 20 lat na mieszkanie komunalne, gdzie mają rodziny wielodzietne i w ogóle. No nie wiem, nie wiem. Żaden kraj tak by sobie na to nie pozwolił, że na przykład nie mając pieniędzy, nie mając warunków, wprowadzać kogoś, gdzie nie mają dla swoich. Ja rozumiem, że pomoc jest i w ogóle, no, ale wszystko z rozwagą. No także robi się coraz bardziej ciekawie. Ten, kto się przygotuje, to jakoś tam będzie jeszcze funkcjonował. Ludzie będą tracić pracę za chwilę, już tracą. Nie chcę żyć tymi złymi emocjami, ale też po prostu nie da się powiedzieć, że jest super, jest git. Myśl pozytywnie, czy tam, nie wiem, ktoś ma depresję, pocieszać go, że jest super, uśmiechaj się, jest co tam, jakaś tam depresja. Wiecie, o co chodzi. Nigdy nie jestem taką osobą, że jakiś tam, nie wiem, sztuczny uśmiech sobie przypinać, że jest cool, jak nie jest cool, tak? No, ja myślę pozytywnie, ale też, słuchajcie, jak mam na przykład jakiś, nie wiem, gorszy humor i tak dalej, oczywiście nie zatruwam tego tym innych, ale nie lubię, jak ktoś mówi, myśl pozytywnie, super, jest tak, jejku, jak ja nie lubię takiej sztuczności, nie jest, na przykład czuję się nieraz shitowsko. Ja nie mam cały czas, że super się czuję, że wiecie, że jestem cały czas na jakimś jakby haju, tylko po prostu nieraz są takie momenty, że człowiek ma spadek humoru, spadek energii i jest to całkiem normalne, bo jakbyście byli cały czas na haju, no nie jest to realne. Jak słyszę, że ktoś jest cały czas pozytywny, to ja mówię, co on pierdzieli za głupoty? Nie ma czegoś takiego, cały czas być pozytywnym, można próbować. Ale byście się nawet fizjologicznie, biologicznie wykończyli, jakbyście byli cały czas na haju. To tak jakbyście byli cały czas na jakimś narkotyku. Musi być ten spadek energii w końcu, prędzej czy później. Musi być jakaś tam równowaga. Jak jest czegoś za dużo, czegoś za mało, no wiecie jak to jest. Więc musi być jakieś wyrównanie. Czy to emocji, czy to czegokolwiek. Musi być, tak jak mówią, że w wszechświecie jest równowaga i z tym się zgadzam. Także jak czuję się źle, to czuję się źle i wolę się nie odzywać, wolę jak ktoś mało do mnie mówi, jakoś tam zbytnio mnie nie pociesza, bo ja, wiecie, nie lubię aż tak bardzo takiej sztuczności. Tak jak, nie wiem, ludzie chorują na przykład tak nieuleczalnie i tak dalej. No dobrze, będzie dobrze, okej, i wystarczy, a nie tam, żeby non stop... Ktoś jak ma żałobę, to ma żałobę i nic nie jest w stanie go pocieszyć, bo każdy z nas jest inny. I ja tylko mogę współczuć tej osobie, ale ta osoba potrzebuje czasu. Mówią, że czas leczy rany, no może nie do końca, ale rzeczywiście czas powoduje, że chociaż troszeczkę człowiek zaczyna później inaczej funkcjonować. Potrzeba czasu na przykład na przerobienie żałoby, tak?
Nie jest to łatwe, ale myśl pozytywnie, myśl pozytywnie. Jak mnie to denerwuje takie gadanie, to Wam mówię. Dobra, kochani, co ja dzisiaj będę robić? To po prostu ogarniam dom. Dzisiaj się nastawiłam. Sprzątanie, sprzątanie, jeszcze raz sprzątanie, chociaż jest przepiękna pogoda i bym sobie posiedziała i nic nie robiła. Obiadek wstawię, później zaprowadzę Hanię do szkoły, będę musiała zaiwaniać po kurczaka, coś tam jeszcze dokupię, bo Misiek mógłby po pracy, ale ja muszę już wstawić zupę, więc podlewam kwiatki teraz i kochani, tutaj zaścielę wszystko, poukładam co można. No i później będę sprzątać. Także kochani, nic. To chyba by było na tyle. Nie wiem, piszcie co myślicie na ten temat. Czy się ze mną zgadzacie, czy się nie zgadzacie, bo każdy ma prawo, wiecie, do swoich myśli, do swojego, do swojej opinii, tak? Ja nigdy nic na siłę, nic na siłę, ale mówię Wam, że już będzie nagonka następna na następne. Muszą wypchnąć te stare szczepionki, więc może pod inną nazwą, wiecie. Także jak się ludzie będą na to łapać znowu, to w szoku jestem. Mnie na przykład raz, drugim można oszukać, ale już za trzecim razem nie ma opcji. Nie wiem. Dobra, nic kochani, uciekam. Trzymajcie się, zostawcie lajka, przywitajcie się, zostawcie jakiś komentarz. Zapraszam do dyskusji. Bardzo lubię dyskusję. No to jest kotek. This is your baby, tak? Kotek, my cat. No to jest twój kotek, tak. Ty bardzo lubisz, kochasz swojego kotka, co nie? No my cat. No tak, no nikt ci go nie zabiera. Ty masz dwa kotki. No yours. It's my cat. No dobrze. My cat and the best. Pys, hello. Ania. Ale tutaj pes do kamery. Hej, tak. Hanusia, tutaj pes. Hello. Zobaczcie, jak jest gorąc. Co musiałam zrobić? Przykryć ją kocem, tylko tak. I tutaj tą budę odkryłam, żeby miała przewiew, bo po prostu nie chcę, żeby się spaliła. Wysmarowałam ją kremem 50. Ale wiecie, to jest bardzo delikatna skórka dziecięca, to jest naprawdę bardzo delikatna. Także czapeczka, wszystko ma. Właśnie wyszłam z Tesco. Jezu, jaki ukrop jest okropny. Teraz mała się właśnie obudziła. Mówię Wam, a jaka drożyzna, to chyba Wam nie muszę przypominać. Nie chcę się wkurzać, bo naprawdę coraz drożej jest. Naprawdę kupiłam kilka rzeczy, dosłownie kilka rzeczy i nie ma 30 funtów. Kupiłam pampersy, kochani, kupiłam mleko jedno, kupiłam takie picie, zaraz Wam pokażę, jakieś takie zwykłe, najzwyklejsze podpaski, które bardzo lubię, one są cieniutkie, ale takie długie, ze skrzydełkami i no i co tam, kilka bananów dosłownie, kurczaka i nie ma pieniędzy. I jeszcze taką pastę, jaką używam, teskową, takie puree, co zawsze do sosów daję, albo do pomidorówki, to też Wam zaraz pokażę. Cieniunia! No dobra, już Wam pokazuję. Akurat jedną ręką daję małej mleka, a drugiej Wam pokazuję. Kupiłam takie picie, Italian Blood Orange Soda. To jest z naturalnych, kochani, składników. Tak samo jest z tej firmy Coca-Cola, tonik jest bardzo dobry. Coca-Cola jest przepyszna i nie ma tyle cukru. Naprawdę bardzo, bardzo dobry smak, ale dzisiaj nie widziałam tej Coca-Coli, taka naprawdę naturalna, jak to kiedyś była Coca-Cola, bo teraz to jest mnóstwo rzeczy takich, wiecie, dziadostwa w tej Coca-Coli. Funt 70 taka buteleczka, nie wiem ile tutaj jest mililitrów, potem Wam napiszę. Tutaj jest taki mój ulubiony przecier i ja go używam do pomidorówki i to jest jeden z najlepszych w Tesco. Ja właśnie lubię te teskowe, te tubki. Kiedyś były w takiej szarej oprawie, a teraz właśnie w takiej. I tutaj takie podpaski kupiłam. Nie wiem tylko, czy to są te, co ja lubię, które mają w sobie jeszcze taki zapach, który neutralizuje brzydki zapach. No. I one są cieniutkie, w miarę fajne. Na przykład Always'a nie znoszę. Wolę już te.
i one są dużo tańsze. Nie wiem, ile kosztowały, chyba funt 50 jakoś tak za paczuszkę. Także mówię Wam, parę groszy, parę rzeczy kupiłam i tyle pieniędzy wydałam. Nieźle, nieźle. I tak patrzę na te ceny i normalnie aż człowieka trzęsie z nerwów. Chcę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj spodobał. Jest taki no zwykły, zwyczajny, nic tam ciekawego się nie dzieje u mnie. Chciałabym Wam tylko pokazać jeszcze na koniec ten, jak to się nazywa, kombinezon, jaki kupiłam sobie w Matalanie kiedyś, niedawno, za 9 funtów. Lepiej by to wyglądało, jakbym na statywie było, ale tak Wam pokażę po prostu w ten sposób. Fajny, luźny, przewiewny, bardzo, bardzo przyjemny dla ciała, wiecie, nic mnie tutaj nie opina, chociaż jest taka gumeczka tutaj, to ona jest taka luźniutka, bardzo mi się to podoba w tych kombinezonach, że są takie, wiecie, nieopięte bardzo. Pomimo tego, że wiecie, może być nawet rozmiar większy, ale te gumki często bywają takie opięte, a ta jest taka luźna. No i ma świetny print, także jestem bardzo zadowolona. I żegnam się już z Wami i życzę Wam miłego dzionka i całego tygodnia. Trzymajcie się, pa, pa.